Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie kochanych słuchaczy i subskrybentów na moim kanale. Witam serdecznie, dziękuję za Waszą obecność i za komentarze, za lajki. Proszę o więcej. Oczywiście, jeśli jesteś nowy, nowa, proszę zasubskrybuj teraz, dzisiaj. Zaraz, od razu mój kanał. Zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, a już nie pominiesz żadnej mojej wróżby kolektywnej tutaj na kanale, więc zapraszam do subskrypcji. Wszystkich potrzebujących zapraszam na wróżby indywidualne, które odbywają się poprzez WhatsApp lub Messenger na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia oraz osobistych, konkretnych pytań do kart. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Również wyświetlam go na początku filmiku. Zapraszam na wróżby indywidualne więc. Kochani, dzisiaj temat, co wydarzy się wkrótce. Tutaj po tej stronie, czyli po stronie lewej, mamy temat czytania. I po stronie prawej, jak rozwinie się ten temat wkrótce. Więc zobaczmy. Karty Tarota i karty Lenormanda. Ok, zobaczmy, co karty pokażą, jaki temat jest ważny. Sześć buław. Sześć buław mówi o sukcesie, o wieńcu laurowym, o tym, że chcecie jakiegoś zwycięstwa, chcecie sukcesu na przykład w pracy, czy w finansach, czy w związku, w miłości. Musicie zawalczyć o ten sukces lub walczycie właśnie o ten sukces. Jakieś kontakty, jeśli chodzi tutaj o relacje, o związek lub o sprawy kontraktów. Jakieś blokady, lęki, separacja i nowy rozdział z kimś, kto jest waszym przyjacielem lub, nie wiem, jeśli chodzi o przyjaźń plus. Tutaj chodzi o kontakty w związku, w relacji z partnerem, partnerką. Wyczekujecie, patrzycie, rozmyślacie, jesteście jeszcze być może w blokadzie, w separacji, w rozmyślaniu i tutaj rozpocznie się jakiś nowy rozdział lub dostaniecie, jeśli nie pytacie o związek, tylko o pracę, finanse, dostaniecie być może szansę nowego kontraktu lub tutaj chodzi też o jakieś tajemnice. O jakieś ukryte tajemnice przed Wami, dlatego macie troszkę lęki, jesteście zdystansowane, ale być może będzie jakiś przyjaciel tutaj, który Wam w czymś tutaj może pomóc. Może wyjaśnić, tak? Jakieś tutaj, nie wiem, czy tajemnice, czy sprawy nowego kontraktu. Zobaczmy, co wydarzy się wkrótce. Trzy monety. Trzy monety to karta podziwu, karta dobrej współpracy z Twoim zespołem, uznanie, podziw dla Twojej pracowitości, właściwie sukces w pracy, realizacja, nagroda. I tutaj taką kartę masz, czyli chodzi tutaj głównie o to, by w sprawach zawodowych, finansowych czy miłosnych tutaj by był sukces, uznanie, dobra współpraca, koleżeńska, tak? Byście byli przez team wasz podziwiani za waszą kooperatywność, współpracę, pilność, rzetelność. Sumienność. Także zobaczmy teraz, co dopowiedzą karty.
Tutaj ważne, istotne jest, by sprawy, o które pytacie, tak, niezależnie czy to zawodowe, finansowe, czy w związku, miłości, by potoczyły się dobrze, by wszystkie problemy przeszły i by nastało słońce tutaj, tak, czyli pogodny czas. To jest dla Was najważniejsze, najistotniejsze, ponieważ tutaj być może jakiś, nie wiem, jakiś ciężki problem jest, który jakby, jak krzyż pański, powiedzmy, Was obciąża. Chcecie, by sprawy potoczyły się dobrze, musicie tutaj zaobserwować. No, będzie ciężko tutaj zawalczyć o ten sukces, o uznanie, ponieważ tu jakaś kobieta, rywalka, konkurentka jest fałszywa, jadowita, intryguje, obgaduje, knuje coś. Być może jest to ex, jakaś partnerka, która tutaj zatruwa, tak, dobrą atmosferę lub nie wiem, jakieś problemy tutaj, czy w sprawach zawodowych, finansowych, czy nałogi nawet mogą być, czy problemy medyczne. Tutaj jest jakiś problem, który utrudnia, opóźnia sprawy wasze, jeśli chodzi o uznanie w pracy, czy uznanie w związku, w relacji, czy uznanie po prostu właśnie przez wasz zespół pracowniczy, współpracowników. Tutaj ktoś wam, nie wiem, fałszywie źle życzy, ale będzie ważne jakieś spotkanie, tak? Spotkanie, rozmowa, spotkanie, na przykład tutaj mówi to też o spotkaniu urzędowym, spotkaniu w miejscu publicznym. Chodzi tutaj o pieniądze, o kontrakt. Chodzi tutaj, no nie wiadomo jak to się potoczy, także musicie uważać. Tutaj będzie być może jakiś mężczyzna, który coś pomoże, ale będą jakieś różne wiadomości, fałszywe też osoby mogą być, ale być może tutaj rozmowa pomoże, tak? Jakiś przyjaciel tutaj, który może pomóc. Stabilność, jakaś ważna osoba, urzędnik, czy nie wiem, szef, przełożony tutaj może pomóc, jeśli chodzi o kwestie umowy, coś wyjaśnić pozytywnie. Ale uważajcie, uważajcie, ponieważ jest tutaj dużo fałszu, dużo, nie wiem, jadu, opóźnień poprzez skomplikowane sprawy. Także musicie bardzo, bardzo uważać na każdy krok, co robicie, by nastąpił ten sukces zawodowy i uznanie w pracy, uznanie przez zespół, tak, pracowniczy. Musicie dobrze, bardzo dobrze współpracować. I wykazać się, tak jak mówiłam, już pracowitością, rzetelnością i dobrą kooperacją w pracy. Także takie karty są, kochani, dla Was. Zobaczmy, co się spełni. Piszcie mi, czy to rezonuje w komentarzach, proszę. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.